a potem zauważyli, jak rozwijają się powoli na lewym i na prawym skrzydle. I zaczęli powoli, a potem coraz szybciej, coraz z większym impetem zbliżać się do rosyjskiej linii okopów. I było niebiesko i szaro, i w kolorach Feldgrau, i Tickelhauba, i czapka, i plecak, i oficer, i głos, i panika, która poszła po linii rosyjskiej. Wsie nazad! Nazad wsie! Właśnie nie było nierozmi, gdzie? Stara linia, wsie nazad! I oddawali drugi okop. Oddawali w chwili, kiedy na wysokości ich dotychczasowego domu znajdował się już przeciwnik, którego nie dało się powstrzymać. I kiedy cofając się powoli, każdy z nich oddawał strzał za siebie. Jeden, drugi, trzeci, piąty. Ale nie mogli powstrzymać tego w chwili, kiedy centralne trafienie spowodowało, że budynek, który jeszcze kilka chwil wstecz był zwykłym domem, rozpadał się, jakby był skarb. Do trzeciego okopu, do ostatniego okopu wchodzili powoli, wymęczeni, rozsypując się, rozwijając, ale na przedpolu dwóch rzuciło się i obaj zginęli. Wtedy, kiedy punkt amunicyjny trafiony bezpośrednio wylatywał w powietrze. Był maj 1915 roku. Był czas, kiedy nie dawano już nikomu pardonu. Szarze, który do tej pory był cichym zapleczem, był wyjątkowo celny. Trzy pierwsze pociski zniszczyły budynki, dwa następne, punkt amunicyjny, kilka następnych zerwało łączność, a całe przedpole, które kiedyś nie tak znowu dawno było jeszcze łąką, teraz było terenem, na którym leżała linia austro-węgierskiej i niemieckiej piechoty. Ci, którzy padli, niebawem mieli być chowani na cmentarzach pobitewnych, opisywanych o wiele częściej niż batalie bitewne, o dziwo i o zgrozo. Ale ci, którzy w trzeciej linii znajdowali się, starając się ją utrzymać, mieli największy dylemat. Wymieszani. Przed nimi natomiast oficerowie czekali na konkretną decyzję, a żołnierz czekał na gwizdek. Jak zawsze, czekali na gwizdki, bo jeżeli będzie gwizdek, będą atakować. A zatem, czy będzie? Hauptmann Murgasz, czystej krwi Madziar, spoglądał na linię swojego okopu. Zajęli go w ciągu ostatnich 10-15 minut. To coś, co było pozycjami rosyjskimi, idealnie nadawało się do tego, żeby i wtedy usłyszał gwizdzą. Sam włożył gwizdek do ust i poszło po linii. Ale forwes! I nie można już było tego impetu zatrzymać. Już się nie dało. Zarówno na lewym, jak i na prawym skrzydle, kiedy wysuwali się powoli, przemieszczając do kolejnej rosyjskiej pozycji, kiedy spoglądali przeciwnikom w twarz, widząc ich na odległości tak niewielkiej, że można było atakować, i to właśnie zrobili. Kiedy zaczął się pierwszy maksim, kiedy przestał strzelać ostatni, kiedy na linii piechoty pojawił się chaos, kiedy oficer stojący na swoim podwładnym
mówił Misza Daniel z Jana Zap. Misza Daniel. I kiedy podobnie my musieli cofnąć się tuż obok płonącego domu, zostawiając kilku nas tu rannych, zbierając tych, którzy jeszcze dawali znaki życia, przygotowując się po raz enty. Który to już raz? Trzeci? Piąty? Któż to mógł zliczyć? Kiedy wymęczeni, czekający na jakiekolwiek rozstrzygnięcie, mieli wszystkiego po prostu dość. I tylko tam, gdzieś na zapleczu, ci, którzy ratowali życie w namiocie z czerwonym krzyżem, wymawiali Exodus, słowa nad tymi, którym palcami zamykali oczy. Bo słowo jest srebrem, a czym jest czytanie kartek? Z pewnością nowym stylem. A ci, którzy zapisywali na kartkach swoich pamiętników obrazy, hen gdzieś spod Gorlic, na których była mowa i o oficerach w Pickelhaubach, i o patrolach, które wychodziły na przedpole, i o huzarach w czerwonych spodniach, którzy wpatrywali się niczym w oczy przeciwnika, i o tych, którzy starali się tego właśnie dnia przeżyć, a mieli tylko jedno życie. Tylko jedno. Bo mowa jest srebrna. Czym jest czytanie? Z pewnością to nowy styl, ale najgorszy. Bo był czas, kiedy mówiono tylko i wyłącznie i kiedy historii uczono w oparciu o dobre księgi. Choć dziś poziom podręczników oraz recenzji stał się coraz gorszej jakości publicystyką. Anno Domini 1915. Mogło właśnie być tak. Mogło tak się dziać w chwili, kiedy na ostatniej linii, tuż przed pozycjami rosyjskimi, przygotowywano się do ostatniego natarcia. Zaiste ostatniego. Który zasiany był w sercach żołnierskich. Niepokój w sercach tych, którzy w ostatnim okopie widzieli po raz kolejny flarę. Wtedy już wiedzieli, flara to ogień, flara to artyleria. Flara to znaczy, że potem będą atakować. I leciał torf, leciała ziemia, leciał kamień wyrzucany w powietrze, a dym snuł się nad ziemią, przykrywając całunem linię okopu. Po raz enty pchali się do natarcia jeszcze oczami wyobraźni, ale już słyszeli. Gwizdek! 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 Tego dźwięku bali się najbardziej. Ale temu było coraz
wtedy, że byli cesarzami. Obrazy wielkiej wojny, obrazy batalistyczne z 1915 roku, obrazy, gdy na szable stawali ze sobą ci, którzy jeszcze oficerskiego honoru i godności starali się bronić. W chwili, kiedy na lewym skrzydle brali przewagę, w momencie, kiedy cios łopatką powodował o wiele większe obrażenia niż wbicie bagnetem. I kiedy podnosili ręce, krzycząc: my zdajem się! My zdajem się! Kiedy szło po linii: my zdajem się! I kiedy było ich coraz mniej, a naprzeciw nich stali zwycięzcy. I kiedy mówiono: tak jak onegdaj zapisano w łacinie: Gloria Victis, albo Ve Victis. I kończył się ten dzień, majowy dzień 1915 roku. Kończyła się batalia, ostatnia na tym odcinku frontu. I jeżeli tak było, to cóż, ktoś kiedyś przeczyta i napisze z pewnością. Ale będą i tacy twierdzący, że mogło być inaczej. Bo zaiste mogło. Scenariusz rekonstrukcji: Adam Kozuk, Mateusz Sarnecki. Pirotechnika: jeżeli chcecie państwo wysadzić sąsiada. Mikrofon odłączyli. Przed państwa oczami. Ileż można było czekać na ostatnie chwile? Ileż można było liczyć na to, że technika zawiedzie? Bo zawsze coś się musi psuć. Adam Kozuk, Mateusz Sarnecki, autorzy scenariusza. Pirotechnika M Service. Oprawa historyczna, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gdzie uczą tego najlepiej? Gospodarz GRH Gorlice 1915. A czas państwu zabierał Andrzej Olejko. Bo to jest już koniec. I ukłony dla wszystkich braciwo. Ruch Lewice są wśród nas.